zaginionych skarbów. Panie kierowniku? Panie kierowniku, można? Nie zdążyłem jeszcze odpowiedzieć, ale... No, jak już jesteś, to panie miło kierowniku, cię widzieć. Panie kierowniku, ja mam bombowy temat. Wojna jest, to bomby są wszędzie. Ale panie kierowniku, ja mam wywiad z ministrem. Z którym? Z pułkownikiem Adamem Kocem. Co mi głowę zawracasz? To były minister. Teraz jest inna okoliczność. Niemcy zaatakowały Francję. Wszystko się sypie. To jest ważne. Ale ja z nim rozmawiałem jako z człowiekiem odpowiedzialnym za ewakuację złota z Polski. To sensacyjna opowieść. Może i sensacyjna. Może i pułkownik jest wielce zasłużony, ale obecna ekipa rządząca z Sikorskim na czele nie jest mu przychylna. Nie ma co ryzykować. Sekcja Polska Radia BBC jest zależna od rządu. Szkoda. Fajne rzeczy opowiadał. Masz to nagrane? A myśli kierownik, że nie? Chodź do studia. Muszę to przesłuchać. Panie pułkowniku, wszystko już przygotowane, tylko proszę mówić prosto do mikrofonu. Panie redaktorze, pan się nie obrazi, ale kiedy ja pierwszy raz przemawiałem dla radia, to pan jeszcze latawce puszczał. Ale powiem panu, że pomimo wieku prezentuje się pan wyśmienicie. No, zaczynajmy już. Panie pułkowniku, to pan odpowiadał za wywiezienie polskiego złota z kraju napadniętego przez Niemców i Sowietów. No, takie zadanie powierzyło mi dowództwo, ale muszę przyznać, że nie udałoby się tego dokonać, gdyby nie wielu wspaniałych ludzi, którym na falach eteru pragnę serdecznie podziękować. Rozumiem, że możemy już o wszystkim mówić, bowiem skarb jest bezpieczny. Jesienią 1939 roku dotarł do Francji i jest bezpiecznie złożony, ale jego lokalizacji nie mogę ujawnić. To zrozumiałe. A co z ludźmi, którzy dokonali tego wyczynu? O, poruszył pan trudny temat. Może nieskromnie zacznę od siebie. Premier Sikorski powołał mnie do swojego rządu tworzonego we Francji i jako minister skarbu odbierałem meldunki o przewiezieniu złota do Francji. Nastał czas odznaczeń i podziękowań. Panie redaktorze, z dniem 9 grudnia 1939 roku zostałem odwołany z funkcji ministra w okolicznościach, o których nie chciałbym rozmawiać. Chyba pan rozumie, no. Jestem dyplomatą. Tak, rozumiem. A inni twórcy sukcesu? No, najbardziej boli mnie, jak potraktowano pułkownika Ignacego Matuszewskiego. Tak, słyszeliśmy, że jego zasługi położone z żoną, sławną Haliną Konopacką, są ogromne. Matuszewski po przyjeździe do Paryża zamiast zasłużonych podziękowań i uznania został przez funkcjonariuszy rządu Sikorskiego oskarżony o nadużycia finansowe w trakcie transportowania złota. Może pan rozwinąć ten temat? No, otoczenie premiera zarzucało mu wiele, ale do najbardziej kuriozalnych należał zakup z kasy państwowej proszków od bólu głowy, choć rachunek z apteki przez pomyłkę dołączono do rozliczenia. A jego największą zbrodnią był nazbyt wysoki koszt lemoniady, którą wypili tragarze przenoszący złoto. Panie pułkowniku, co teraz? Niemcy zaatakowały Francję. Co dzieje się ze złotem? Panie redaktorze, nie wiem. Nie wiem, ale obawiam się o nie. Tak to, panie Kazimierzu, jesienią 1939 rozpętało się pod francuskim niebem polskie piekło. Poruszyła pani bardzo niebezpieczny temat. O czym pan mówi? Pani Zuzanno, następcą pułkownika Koca na ministerialnym stanowisku był Henryk Strasburger. A dlaczego pan tak przycichł? Istnieją poszlaki, że był jednym z dwóch ministrów rządów polskich na emigracji, którzy współpracowali z wywiadem sowieckim. Ja chciałam normalną historię o uratowaniu złota przedstawić, a tu agent na agencie. Pani Zuzanno, przypomniała mi pani o złocie. Oj, jak głupi. W tym natłoku sensacji zniknęło mi z oczu. Ale to wszystko przez to, że dziś ogromnie głowa mnie boli. Och, to ja służę pomocą. My kobiety jesteśmy przygotowane na takie okoliczności. Ha, dziękuję, ale to ból, że tak powiem, związany z wizytą kolegi, który gościł u mnie wczoraj. A, rozumiem.
Wróćmy więc do złota. A właśnie o nim rozmawiałem wczoraj z kolegą i on powiedział mi tak. Kłótnie Polaków we Francji sprawiły, że sprawa złota zeszła na dalszy plan. Jego ewakuację rozpoczęto dopiero dzień po kapitulacji Francuzów. Tu mówi Londyn. Polskie radio na falach eteru. Nadajemy dla walczącego kraju. Wszyscy przeżywamy jeszcze kapitulację Francji, ale w natłoku złych wiadomości są już jaskółki zwycięstwa. W ostatniej chwili zdołano wywieźć z Francji zasoby złota należące do Belgii, Luksemburga i co najważniejsze do Polski. Pod pokładami okrętów ukryto 198 ton kruszcu, w tym 1208 skrzynek ze złotem z Banku Polskiego oraz 9 skrzynek z depozytu Funduszu Obrony Narodowej. Polski skarb to w sumie 62 tony cennego metalu, 2728 sztabek i 1000 monet z rezerw banku oraz 213 kg precjozów i biżuterii, podarowanych przez Polaków na obronę państwa. Takie wiadomości trzeba przekazywać. Nie możemy ludzi straszyć. Chciałeś o złocie, to masz, ale pozytywnie. Bardzo ładnie to przeczytałeś. Tylko jakiejś osoby mi w tej informacji brakuje. Wiesz, zawsze lepiej, gdy podajemy też jakieś nazwisko. No, mam takie jedno, ale... No co, ale kogo masz? Skarbem opiekuje się 50-letni Stefan Michalski, urzędnik warszawskiego oddziału Banku Polskiego. On jest przy złocie od samego początku ewakuacji z Polski. Jeden człowiek czuwa nad fortuną? Chyba tak. Ale najważniejsze, że ma rodzinę w Warszawie i nie chciałem podawać... No wie kierownik, bezpieczeństwo... Tak, to zmienia postać rzeczy, ale sam jeden? No sam jeden. Takie wiadomości poszły w świat, a tymczasem... Chyba mi nie chce pani powiedzieć, że to biedne złoto miało jeszcze jakieś przygody. Stefan Michalski był przekonany, że zgodnie z umową konwój skieruje się w stronę bezpiecznej Kanady, gdzie będzie można przechować złoto do końca wojny. Ależ tak, no, zmieniły się okoliczności. Francja podpisała kapitulację i niech mi pani teraz powie, cóż wymyślili ci... Panie Kazimierzu, nie trzeba przeklinać w publicznym miejscu. No, tak, na drobie jak wyjdę. Francuski statek zmienił kurs i trafił do portu w Casablance. Pierwsze, co pomyślał Michalski, to... Że Niemcy dogadali się z Francuzami w sprawie przejęcia polskiego złota. Panie Kazimierzu, ma pan rację, ale jak pan ciągle będzie przerywał, to my tej opowieści nigdy nie skończymy. Już zamieniam się w słuchy, tylko ja jak nie mówię, to ta głowa mnie boli. Nikt nie wiedział, co zamierzają Francuzi. Ich koloniami zarządzał kolaborujący z Niemcami rząd Vichy, który mógł zdecydować o zajęciu depozytów. Podejrzenia wzrosły, gdy złoty konwój skierowano do Dakaru we francuskim Senegalu. Pani Zuzanno, litości. Głowa mnie boli, a dodatkowo nie znam okolicy, o której pani opowiada. Mam tylko jedno pytanie. Anglicy nie mogli zrobić jakiejś akcji zbrojnej i zająć statki? Nawet próbowali, ale wszystko spaliło na panewce i przyniosło odwrotny skutek. Odwrotny? Tego ja nie rozumiem już. Obawiając się akcji, Francuzi nakazali wyładunek złota. Przez 3 dni setki czarnoskórych tragarzy przenosiło ponad 20 tysięcy skrzynek ze złotem należącym do banków Francji, Polski, Belgii i Luksemburga. Ich waga to niemal 800 ton. Ostatecznie skrzynki zostały przewiezione koleją do obozu wojskowego w odległym o 65 kilometrów miasteczku. No to klops. To nie wszystko. W nocy z 25 na 26 września 1940 roku złoto wywieziono dalej. Na nową kryjówkę wybrane zostaje oddalone o 600 kilometrów miasteczko Kaje. Położone na linii Dakar-Niger. To na skraju Sahary. Aż mi się pić zachciało. Nie dość, że ta głowa mnie boli, to jeszcze pustynia. Panie kierowniku? Można? Nie zdążyłem jeszcze odpowiedzieć, ale... Panie kierowniku, temat złota powrócił. Straciliśmy je z pola widzenia i nikt nie wie, co się z nim dzieje. No właśnie wiadomo! Złoto jest na środku Sahary. Ty zgłupiałeś do końca? Na pustyni? Lokalizację potwierdziła siatka zorganizowana w Afryce przez oficera naszego wywiadu, kapitana Michała Wierusz-Kowalskiego. Ja ci mówiłem, że do dobrego materiału potrzebni są ludzie. I oni są! Kierownik poczeka. Zapraszam państwa i przepraszam, że tak długo, znaczy
Bardzo proszę. Panie kierowniku, chciałbym przedstawić pani Halina Konopacka, polska złota medalistka. Ale rzeczywiście. Twarz rozpoznałem, ale nie mogłem sobie dopasować do nazwiska. O, jakże pan miły. A to pułkownik Adam Koc. Witam serdecznie. Czym mogę państwu służyć? Może ja pierwsza. Zacznę od tego, że nie będę się uskarżała na swój los i wdzięczność za poświęcenie. Mój mąż, pułkownik Matuszewski, przebywa teraz w Portugalii. Gdyby był na wolności, nie dopuściłby do takiej sytuacji. Ależ droga pani, ja nie wiem do jakiej sytuacji. Potwierdzają się informacje o samolotach zabierających złoto z Kaję. Przychylni nam ludzie ustalili, że Francuzi przekazują Niemcom złoto belgijskie i luksemburskie. Obawiamy się, że to samo stanie się z naszym skarbem. O Matko Boska. Tu nie ma co wzywać najwyższego. W sprawie popełniono wiele błędów, ale teraz najważniejszy jest los złota. Państwo musicie zrozumieć, że radio podlega rządowi emigracyjnemu i ja nie mogę... Generał Sikorski, rozumiecie? Jestem właśnie po rozmowie z generałem. Zgodził się na moją propozycję. Celem odzyskania złota potrzebne jest zabezpieczenie jego prawa własności. Dlatego należy władzom Francji wytoczyć proces. Bank Francji posiada w Nowym Jorku wielomilionowy depozyt złota. Przez wszczęcie sprawy sądowej można uzyskać areszt na tę fortunę. Mógłby pan to powtórzyć na antenie? Panowie, w porozumieniu z generałem Sikorskim udaje się do Ameryki, aby nadzorować całą sprawę. Celem jest położenie aresztu na francuskim złocie, co sprawi, że ich rząd uniemożliwi Niemcom przechwycenie naszego bogactwa. Ja dodam jeszcze jedno. Nie możemy teraz rozdmuchiwać całej sprawy, aby nie przyspieszyć niemieckich działań. Cóż więc mamy robić? Wyciszyć wszystkie wiadomości na temat złota. A mogłem mieć taki wspaniały materiał. Myślę, że jako pierwszy poda pan informację o odzyskaniu złota. Tu mówi Londyn. Polskie radio na falach eteru. Nadajemy dla walczącego kraju. W lutym 1944 roku do Dakaru przybyły dwa amerykańskie niszczyciele, które zabrały leżące na skraju pustyni złoto. Dotarły one bez przeszkód do Nowego Jorku, gdzie zaczęto wyładunek. Do listopada 1944 z Dakaru zostaje wywiezione całe polskie złoto, nadzór nad którym ponownie objął rząd polski. Oprócz Stanów Zjednoczonych sztabki kruszcu trafiły do banków w Londynie i Ottawie. Polski skarb bezpiecznie przetrwał ponad czteroletnią afrykańską przygodę. Był to kolejny odcinek słuchowiska na tropie zaginionych skarbów. Wystąpili Mirosław Bieliński, Teresa Bielińska, Andrzej Cempura, Ewelina Gronowska, Krzysztof Grabowski, Adrian Wajda. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i udźwiękowienie Tomasz Tamborski. Produkcja Polskie Radio Kielce.